Może buty sobie założymy. Dzień dobry, witamy was serdecznie w tym pięknym dniu. Kto chce zobaczyć, jak robię boom? Dzisiaj Milena robi boom, a ja robię boom na lodzie. Będzie mój debiut jako w roli łyżwiarza i mam nadzieję, że ten debiut będzie udany. A ja pokażę, jak przebijam. Uwaga i... Czekaj. Wow, to było całkiem niezłe. Zatem, proszę państwa, po tym cudownym wstępie i płynnym ruszamy na lód. Ta-dam! Powiedz jeszcze o tych pączkach, bo to było fajne. Kto zjadł wszystkie pączki, żabciu? Tata. Ja zjadłem wszystkie? Tak. Ja mam wrażenie, że to ty zjadłaś. Ja zjadłam tylko jednego, swojego. Ty zjadłaś tylko jednego pączka? Tak, bo sobie nawet go niosłam. Aha. Dobrze, to kupimy sobie jeszcze po jednym. Mhm. Okej? Okay? Masz ochotę? Mhm. Dobra. Lodowisko. A latem to po prostu jest wojsko. No to uwaga, już jesteśmy na miejscu. My wysiadamy, idziemy do bagażnika. Uwaga, pokażę. Co jest w naszym bagażniku? Uwaga, pokażemy. Kask. Boże, to nie ten kask, to jest kask na narty. Sorry. Zabraliśmy kaski. O! To jest mój kask, przepraszam. I rolki. Różowy i moje rolki. Jej. I to są tate rolki. Wow! I mamy tu też są, oczywiście. Chociaż nami nie jeździ. No i co, dobrze jest? Zapniesz mi. Już wydaje, proszę, bilecik. Wiecie, jak mamy to. Mamy bilety, łyżwy, przyjechaliśmy, wszystko gra. Jest nawet otwarte lodowisko. Lepiej być nie mogę, że. Teraz ci pomóc trochę. Dobrze? Dzień dobry. Cześć, Zawcio. Cześć. Jechał, tak? No ja na pewno. Pani da, to ja zaniosę. Nie, no to tak, musi pani do kasy. Mam 2 złote. No ale pani no, braknie, no. Okej, wchodzimy, tak? Proszę pan otworzyć tam? Fajnie, dziękujemy. Ostrożnie, żabciu, na początku. Dziękuję bardzo. Wow! Wow! Milena! Wow, jeszcze raz. Jedziesz i... O, to było super. Piękny skok, Mila. Hej, Kamila! Patrz na to. Masz fajne rumieńce, superowe. Daj czadu, chłop! Ogień. Wow! Chodź, Milena, będziesz mi pomagała. Muszą być takie krótkie, po 10-15 sekund. Bardzo dobrze. Okej, ja muszę być trochę odchylony do tyłu. Wow. Nieźle. Wow. To było niezłe. Wow. Ekstra, brawo Hubert, ognia. Bardzo dobrze sobie radzisz, żabciu. Właśnie cię obserwowałem teraz. Radzisz sobie świetnie. Gratulacje. Hejka. Startował w olimpiadzie. No i co jest teraz? Słuchajcie, jest bardzo ostro, ale fajnie. Podoba mi się tu. Jest naprawdę mocno, mam nowych kolegów. Fajna ekipa. Ja też jestem. Sztuczki i ich nagrywamy z Mileną. Ja też jestem. Jest dobrze, Milcia jest tutaj ze mną. Chodź. Jest bardzo fajnie na tym. Ała. Jest bardzo fajnie na tym lodowisku. Rewelacja. Naprawdę czadeckie. Dzięki. A teraz patrz. Thank you.
Milcia, lecimy, chodź. Zobacz, jakie dziewczyny robią świetne sztuczki tutaj, widziałaś? Ja mam taką sztuczkę. Teraz ty. Tak? Wow, jeszcze raz, Milcia. Całkiem nieźle. Brawo, chłopaki! Hubert Czado! Bardzo dobrze! Dawaj piruet! Pozdrawiam mamę i patrzcie, mama, mama to dla ciebie. Wow, ale piruet piękny. Mamo, chodź na to. Wow. Ja mnie zaliczyłem dzisiaj debiut i było rewelacyjnie. Dwa razy szybciej niż na rolkach. Na rolkach się dobrze jeździ, jak jest dobry asfalt, a tutaj się dobrze jeździ zawsze. Ścigaliśmy się z Mileną, nie mogłem jej dogonić. Ale było super. A tobie jak się podobało? Było super, zmęczona jest już. Obiecałem, że cię gdzieś zaproszę, fajne miejsce. Ty naprawdę gdzie mnie zaprosisz? Fajne miejsce, okej? Okay? Jedziemy? Tak, tylko błagam cię, tylko nie do las. Nie do las, fajne miejsce, dobra? Moja droga, miałaś wybór taki, że mogłaś wybrać, gdzie idziemy, coś sobie, spędzić sobie czas. I co wybrałaś? Jaki Felixa! A jaki miałaś wybór? La Stazione, Felix, Chicago, cukiernia, skała i bistro mojego brata. I stała właśnie ciemność. Felix. Idziemy do Felixa. Felix. Mila świetnie śpiewa z angielskim akcentem. A chcesz sobie kupić pączka? Chodź, kupimy sobie dwa. Ale mamy fajne pączki tutaj. Milena, przecież my jesteśmy takie gapy, że przez cały dzień zapomnieliśmy sobie. Pozdrawiam mamę z Felixa i mam takie pączki z różą. To fajnie, a co robiliśmy wcześniej, powiedz mamie? Byliśmy na lodowisku. Tak, pozdrawiamy cię. Spotkaliśmy ekipę. To prawda, pozdrawiamy cię z Mieniotasiu. Na pewno ci posmakuje. Kurczaczek Felix i frytki. To jest Milci dzisiejszy wybór. Mila wybierała miejsce i menu. Co tu się dzieje? Milena dorwała się do pączka. I jest jaki? Jeszcze nie ma nadzienia. Poczekamy chwilę. Pokaż nadzienie. Można zobaczyć? Musisz pokazać tak. Wow! Smakuje różaniu. Pączek z różą. Dobre. Jak go oceniasz? Kciuk w górę? A jeszcze góra. Drugi też. Będziesz taka niegrzeczna przez cały dzień? Tak, bo ta tam tak dokuczała. Bo ta tam nie prawie przewrócił z wózka. Przyznaj się, kto tak dokucza dzisiaj. No i co? Taka niegrzeczna jest. Milusiu, bo nas wyproszą z tego sklepu. Proszę cię. Bum, 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 bum,
miłe kostek. Słuchaj, Milena, nie przesadzasz z tymi zakupami. Ile czekolad kupiliśmy. Mam wrażenie, że trochę przesadziłaś. Z Mieniotasiu zrobiliśmy małe zakupy, wiesz? Miecia się rozkręciła. 3 godziny. Słuchajcie, jest tu bardzo ostro, bo mamy tak, ten pan po prawej, który tak gestykuluje, to jest pan Rysiek. Tak. A tamten pan... On to jest Edmund. Czyli rozmawia Edmund z Ryszardem i jest ostro. Patrzcie, a te kobiety też ze sobą gadają. Faktycznie. To jest totalna jatka tutaj. A patrzcie, jaką tam ma czapkę. To znaczy, to jest chyba beret, wiesz, ta pani czeka na reklamację, bo jakaś scena jej się nie zgodziła, jest dramat. Totalny. Ale afera jest na całego Milena. A ci gadają. Cóż za scenka, Edmund z Rysiu. Cześć Rysiu, cześć Rysiu. Cześć Edmund, słuchaj no. Wiesz, nie masz pić stację? Nie. Czary mary. Już. Zbieramy się już z Mileną do domu, było bardzo fajnie, poznaliśmy ekipę na lodowisku, pojeździliśmy i porobiliśmy dużo fajnych rzeczy na mieście. Patrzcie co mam. Milka ma napój i lecimy do domu. Teraz będzie edycja filmu, jutro rano się ukaże. Pozdrawiamy chłopaków. Do zobaczenia na lodowisku. Jutro! A, znowu się zaciął. Teraz nawet...